Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu ogólnym na miesiąc październik 2020. Dzisiaj zrobię dla Was rozkład przy pomocy boskiego tarota. Dopowiadać będę mniejszą wersją pozłacanego tarota. Następnie wylosujemy sobie jedną kartę z przesłaniem anielskim i na zakończenie puenta anielski klucz. Zobaczymy, jaką myślą anioły chcą zakończyć, podsumować to czytanie. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Na pewno tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Możemy zacząć rozkład. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. Już patrzymy, co tam u koziorożca w październiku bieżącego roku. Wygodnie siadam i zaczynamy. Energia, z jaką koziorożec wchodzi w miesiąc październik. 9 denarów. Co pomaga bądź przeszkadza? 5 mieczy. Wasze działania w miesiącu październiku. Karta śmierci. Co lub kto odchodzi do przeszłości? 7 buław. O czym bądź o kim będzie myślał koziorożec? Co planował, co analizował? 6 mieczy. Połowa miesiąca. Karta maga. Czynniki wewnętrzne, czyli co wy czujecie, jak jesteście nastawieni do całej tej sytuacji. 3 miecze. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, dom, rodzina, znajomi, współpracownicy. Król buław. Obawy lub nadzieje. Król kielichów. I koniec miesiąca. Rycerz miecz. Do czytania mamy pazia buław. Koziorożec z czymś rusza do przodu. Mogą być to też sprawy dzieci, mogą być jakieś nowe znajomości. Nowa praca, nowe zaangażowanie w jakiś projekt. Pomalutku koziorożec zaczyna działać. Nie siedzi, nie czeka, tylko rusza z jakąś sprawą bardzo szybko do przodu. Wydaje mi się, że będziecie chcieli coś osiągnąć, jak to mówią niektórzy, po trupach do celu, za wszelką cenę, nie licząc się z konsekwencjami. Ma być tak, jak chcecie i nie interesuje Was, tak? Co będzie dalej? Dużo nerwów może Was to kosztować, dużo jakichś takich napiętych sytuacji. No jakieś zmiany. Karta śmierci pokazuje przemianę, transformację, zmianę, zakończenie czegoś, pogodzenie się z czymś. Zwłaszcza tutaj ta trójka mieczy,
która pokazuje, że jest Wam przykro, jest Wam smutno, jesteście zawiedzeni, rozczarowani jakąś sytuacją. Być może ktoś powiedział Wam jakieś przykre słowa, może ktoś Wam odmówił czegoś. Ale dopowiemy sobie karty, kochani, bo dużo niewiadomych. Nie jest złe to czytanie. W pierwszych takich myślach, jak spojrzałam na ten rozkład, pojawiła mi się przeprowadzka. Niektóre koziorożce być może chcą zakupić swoje własne cztery kąty, a może działkę. Może chcą się przeprowadzić, a może chodzi o pracę. Zaraz zobaczymy. Jesteście w energii 9 denarów, czyli chcecie poczuć ten komfort materialny, tak? Jest Wam dobrze, czujecie stabilizację. Może chcecie zainwestować, może w 9 denarów, czyli macie pieniądze, jest praca. Powodzi Wam się. Nie możecie narzekać. Może właśnie chcecie zmienić miejsce zamieszkania, zainwestować pieniądze w nieruchomości. No zobaczmy. A może chodzi o zmianę pracy. 9 denarów. O co tutaj chodzi? 10 kielichów, czyli o własną nieruchomość, dom, mieszkanie, działka. Spełnienie marzeń, tak? Dla całej rodziny. Cała rodzina jest szczęśliwa. Piękne mieszkanie, piękny domek własny z ogródkiem, tak? Spokój, spełnienie. Odnalezienie tego miejsca swojego na ziemi. Zrealizowanie być może jakiegoś projektu, na przykład budowa domu, tak? Do tego będzie koziorożec dążył za wszelką cenę, żeby zacząć coś działać. Po jakimś okresie długiego odpoczynku i zastanawiania się, zobaczcie, jak karty ładnie pokazują. Wreszcie ruszacie. Po jakimś długim okresie być może ograniczeń z zewnątrz, na które nie mieliście wpływu, może okres choroby albo przemyśleń, nabierania sił po jakiejś nieudanej sytuacji. Bo Wy po tej trójce potrzebujecie tej czwórki, żeby coś uleczyć, jakąś urazę z przeszłości. Może coś Wam kiedyś nie wyszło. Jakiś smutek tutaj jest, poczucie porażki. I teraz naprawdę po takim długim, długim okresie, źle to położyłam, ale nieważne, dążycie, żeby coś osiągnąć. No, dom, mieszkanie, własny jakiś kąt. Za wszelką cenę, tak? Zobaczmy tą piątkę mieczy. Może po prostu denerwujecie się, tak? Albo jesteście rozczarowani, że to nie wyszło. I to przeszkadza. 8 kielichów. Rozdarcie emocjonalne, wypalenie. To przeszkadza. To przeszkadza. Rozdrażnienie. Bo tkwicie jeszcze w tej energii smutku, porażki. Ktoś Wam zrobił krzywdę albo w jakiś sposób Was oszukał w przeszłości. Bliźnięta, czyli karta kochanków. Może partner, a może po prostu chodzi tu o trudną decyzję. O dokonanie wyboru. Czego Wy tak naprawdę chcecie? Może partner w jakiś sposób Was tutaj zranił, tak? Coś powiedział i ta blokada nastąpiła. No ale oczywiście ósemka kielichów może pokazywać przeprowadzkę za wszelką cenę, tak? Pójście być może z wynajmu na swoje, też tak może być. No zmiana pracy też, ale raczej chyba chodzi tutaj o takie prywatne, bardzo takie rzeczy. No praca też jest prywatną, jak najbardziej. Jak nie mamy pracy, to ciężko żyć. Potrzebujecie jakiejś zmiany w życiu.
Nikt nie mówi, że to będzie łatwe, ale być może wreszcie koziorożec chce się odciąć od tej przeszłości, chce się zmienić. Chce zostawić to, co umarło i zacząć od nowa. Tak? Karta śmierci, karta transformacji, przeobrażenia. Coś kończymy, zaczynamy od początku, uwalniamy się od jakichś trudnych spraw, traum. Chcemy zmian. Ogólnie mówimy, chcemy zmian. Koziorożec chce zmian. I te zmiany być może będziecie chcieli z partnerem przeprowadzić. Może podpisać jakąś umowę, jakiś kontrakt, zrealizować jakiś kontrakt. Może potrzebujecie dobrej rady, albo zmieniacie się duchowo, emocjonalnie, uspokajacie się, dojrzewacie do pewnych decyzji. Wyciągacie wnioski z przeżytych doświadczeń. Może chcecie to zrobić dla rodziny. Dla tradycji. Na pewno jest to dobry wybór. Jest to karta spokoju, dobrych negocjacji, dobrych rozmów, dobrego gruntu pod interesy, cokolwiek byście nie chcieli tutaj robić, tak? Jakiś nowy początek, uwolnienie się od jakiegoś problemu. Tak jakbyście zmienili swoje nawyki, nastawienie, nie chcecie się już kierować. To już nie jest ten koziorożec. Dojrzewacie do jakiejś decyzji. I przede wszystkim robicie to z zaufaniem i z wiarą, że się uda. To jest coś wymodlone, wyproszone. Może rodzice niektórym pomogą. Może chodzi o umowę, jakiś kontrakt. Jeżeli kupujecie jakąś nieruchomość, tak? To chcecie tutaj już ruszyć z jakimś projektem, jakieś dokumenty, tak? Co z przeszłości? Siedem buław. Siedem buław pokazuje, że nie pozwolicie się w jakiś sposób skrzywdzić. Bronicie swoich marzeń, bronicie swojej rodziny. W tej przestrzeni byliście atakowani. Ciągle ktoś wam kłody pod nogi rzucał. A teraz decyzja została podjęta. Macie pokonać te trudności i postawić na swoje. No dobrze, zobaczmy, kochani, tą siódemkę buław. Karta sprawiedliwości, no właśnie, atakowani byliście przez sądy jakieś sprawy trudne, sądowe, może niesprawiedliwe wyroki. O coś walczyliście tutaj. Być może to przyjdzie. O czym koziorożec myśli? Sześć mieczy. Sześć mieczy to jest zmiana kierunku działania, ale też przeprowadzka, wyjazd, planowanie przeprowadzki, zmiany życia. Wyruszam w podróż, tak? Zabieram cały swój dobytek, rodzinę, wszystkie swoje doświadczenia i przenoszę się w inne miejsce, lepsze miejsce, tam gdzie będzie mi dobrze. I znowu zmiany. Karta śmierci. No, koziorożce, mocne czytanie. W październiku zdacie sobie sprawę, że musicie zacząć od siebie, zmieniać swój świat, swoje życie. Musicie pogodzić się być może z jakimiś bolesnymi doświadczeniami, bo ta śmierć mówi o tym, że uwalniacie się od czegoś. Ale to nie jest dla was łatwe.
Wy musicie sami to zrozumieć, sami musicie być gotowi i świadomi tej zmiany. Nikt za was tego nie zrobi. To jest tak jak z nałogiem. Dopóki osoba uzależniona sama nie będzie chciała podjąć się leczenia, to nikt nie będzie miał na nią wpływu. Ona sama musi chcieć zacząć zmiany od siebie. I ja widzę, że koziorożec przechodzi bardzo głęboką transformację w październiku. Chodzi tu o pracę albo dom, mieszkanie, rodzina. No tutaj sfera materialna jest. Ale nie wiem, może koziorożec wreszcie się zdecydował na coś. No, robicie jakiś pierwszy krok, tak? Po długim naprawdę okresie takiej bezczynności, nierobienia nic, zastanawiania się, zawieszenia. Zawieszenia po jakiejś przegranej, po jakiejś porażce, po jakimś zranieniu. Może rozstaniu z ukochaną, ukochanym, tak? Połowa miesiąca mamy kartę maga, czyli zaczynacie od nowa, z nową energią, z pewnością siebie, z odwagą. Ze świadomością tego, że sobie poradzicie, bo macie ku temu i pieniądze, i talent, i smykałkę, i pozytywne emocje, smykałkę taką, no, zwłaszcza osoby, które muszą wynegocjować jakieś warunki dla siebie. Dar przekonywania. O. Chcecie mieć wszystko pod kontrolą. Odradza się ten koziorożec. I nowy początek. Karta Księżyca. Dokonujecie intuicyjnego wyboru. Tylko pytanie, czy to nie jest życie, świadomość, no nie wiem, przerysowania czegoś? Bo ten Księżyc znowuż załamuje, że tak powiem, rzeczywistość, wyobrażenie. Wpływa też silnie na was. Być może pod wpływem emocji robicie to. Bo tutaj te emocje widać. Może jesteście zmuszeni do tego. Rak, ryba też może w tym uczestniczyć. Ale księżyc to jest też siła twórcza. Inspiracja do działania. Myślę, że koziorożce niektóre będą zainspirowane. Nie wiem. Zbudować dom, kupić mieszkanie, założyć własną firmę, własną działalność gospodarczą. To to samo. Już ma koziorożec wizję, być może, jak to ma wyglądać, jak to wykreować. I możesz to zrobić, koziorożcu. W karcie maga możesz to zrobić. Wykreować swą rzeczywistość. Zaplanować wszystko, że tak powiem, punkt po punkcie, jak ma być. Z otoczenia mamy króla buław, czyli może wam pomóc jakiś lew, strzelec bądź baran. Osoba starsza od was, więc może to jest wasz rodzic, może brat, może kuzyn, może partner. Podpowie wam, jak działać, udzieli wam jakiejś dobrej rady. To mogą być też jakieś sprawy urzędowe, negocjacje, podpisanie właśnie jakichś umów, które otworzą wam drogę do działania, tak? Czyli to właśnie, no tak jak mówię, z tymi nieruchomościami coś, może jakiś pośrednik też nieruchomości. Mamy notariusza tutaj, ewentualnie jeżeli chodzi o pracę, no to pracodawca. Ważna decyzja, ważna rozmowa z pracodawcą. Król, czyli osoba poważna, doświadczona, mądra. Mamy tu trzech króli, bo zaraz mamy króla kielichów, wasze obawy, nadzieje. Koziorożcu, nie obawiaj się, bo ty się obawiasz, czy to jest dobry wybór, czy ty dobrze idziesz za głosem serca, czy to jest bezpieczna transakcja, czy to jest bezpieczny wybór. Czy dobrze myślisz, czy idziesz dobrym kierunkiem, tak, działania? I znowu, wyjazd, przeprowadzka, przedsiębiorstwo, tak?
Czy idziesz w dobrym kierunku? Czy Twoje działania są pozytywne? Dla Ciebie oczywiście, Twojej rodziny. Czy to jest dobry pomysł? To jest bezpieczna transakcja? Czy nie stracicie na tym? Król kielichów daje to bezpieczeństwo. Daje pomoc. Spokój. Więc zastanawiacie się, czy dobrze robicie, czy będziecie mogli spokojnie spać, czy to wypali, czy to wyjdzie, czy to się zrealizuje i będziecie mieli powód do radości. Kończycie miesiąc rycerzem mieczy, który zapowiada jakieś wiadomości, informacje, które szybko do Was dotrą, ewentualnie jakieś sprawy właśnie urzędowe, jakieś dokumenty do podpisania, jakaś ważna decyzja kogoś. Zobaczmy. Wodnik to jest też. Sąd ostateczny, jakieś rozstrzygnięcie ostateczne. Z tego okresu, gdzie byliście bezczynni, gdzie wyczekiwaliście na jakąś poprawę. I chodzi też o 6 denarów mamy, czyli niektóre być może koziorożce chcą dostać kredyt. I po dłuższym wyczekiwaniu ktoś się odzywa jeszcze raz, ewentualnie Wy jeszcze raz próbujecie robić kolejne zapytanie do banku, czy być może dostaniecie kredyt na ten piękny dom, mieszkanie, cokolwiek tam planujecie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, też zapadnie jakaś decyzja i myślę, że będziecie jeszcze raz rozmawiać i uda Wam się wrócić do pracy po jakimś okresie choroby. Rozpoczynacie pracę na nowo, moi kochani. Może po tym okresie kwarantanny. Mamy 4 miecze, czyli jakaś choroba. Oj, jak mnie nos swędzi na złość, miłość albo gość. Prawa strona. Napiszcie mi w komentarzu, kochani. Prawa strona nosa, jak swędzi, co to jest, bo kiedyś pamiętałam, ale no tak nagle, jakby mi ktoś piórkiem posmyrał. Papuszka obok siedzi, ale nie pierze się. Więc kochani, tak, jeżeli chodzi o pracę, to będą zmiany w pracy, umowy, tak? Nikt Wam nie zabierze stanowiska, więc tutaj macie mocną pozycję. Będzie jakaś lepsza umowa o pracę. Zastanawiacie się, w jakim kierunku te zmiany podążają. Czy to będzie dla Was dobre? Intuicyjnie wierzycie, że jest wszystko ok, że sobie poradzicie. Natomiast no, na razie serce walczy z rozumem i tak naprawdę macie wątpliwości, jak to będzie. No będzie dobrze albo będzie źle, natomiast tutaj właśnie ktoś z zewnątrz chce Wam coś zakomunikować. Zastanawiacie się, jak to będzie, jak powrócicie do pracy, ale będzie dobrze. Więc ktoś po jakimś dłuższym okresie przerwy, bądź właśnie zwolnieniu lekarskim, pobycie w szpitalu czy jakiejś chorobie, wraca do pracy, dostaje pensję. Niektóre osoby być może też podejmą decyzję, żeby pójść na chorobowe. Więc też pieniądze z ZUS-u dostaniecie. Nie zostaniecie bez pieniędzy. Ktoś tu się z Wami rozliczy. Światełko zgasło, kochani. Uzupełnimy sobie. A co do miłości, moi mili? Co do miłości? No to widzę koziorożca jako, że tak powiem, singla na wydaniu, mieszkanie jest, praca jest. Może to są koziorożce, które są po jakimś rozwodzie czy separacji. Odeszły, rozstały się, no i teraz czas na zmiany, tak? Zmiany, jeżeli chodzi właśnie o małżeństwo. Wyprowadzacie się, rozpoczynacie od nowa, ale tęsknicie, jesteście bardzo poranieni, rozczarowani partnerem, przez partnera, tak? Czekacie na decyzję sądu, ale też pamiętajcie, że ten partner, z którym się rozstajecie, też bardzo cierpi, też jest poraniony. No i zastanawiacie się, czy jeszcze kiedyś zakochacie się, tak? Czy będziecie mogli być w związku. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o lwa bądź barana, ale strzelca też mamy tutaj w tle, to mogą być dzieci. Zaangażowanie dzieci w ten cały projekt. Więc no, może macie wątpliwości, czy dobrze zrobiliście, czy jesteście bezpieczni,
czy poradzicie sobie z tym wszystkim. No i na koniec miesiąca jakieś wiadomości, więc były partner może jeszcze wracać po jakimś okresie nieobecności, no ktoś może prosić jeszcze o szansę, prosić o wsparcie. Ewentualnie nie macie jeszcze rozliczonych spraw dotyczących pieniędzy, podziału majątku i to trzeba będzie rozliczyć. Więc tak króciutko, kochani, na temat związków, bo wiecie, że ja i tak Wam robię co miesiąc czytania na sprawy uczuciowe. Myślę, że no jutro jest sobota, to się wyrobię, jeszcze mi zostały wodnik i rybki na pewno. Od niedzieli już zacznę szybciutko, no do środy, do końca września zrobię Wam te czytania na miłość jeszcze, tak? Ale tak to wygląda, no przemiany straszne, straszne, no takie duże, duże zmiany w życiu koziorożca w październiku. Jaka rada? 6 buław. Kochani, sukces już jest tuż, tuż. To, na czym Wam zależy, co sobie tutaj zaplanowaliście, ja nie wiem, czy po prostu jakaś przeprowadzka, zmiana domu, jakieś inwestycje, praca, projekty, powrót do pracy po jakimś chorobowym. Udaje Wam się wrócić do kondycji. Sukces. Awans, wygrana sprawa sądowa. Zwycięstwo, gdzie ludzie Wam gratulują, są z Was dumni, podziwiają, ile Wy musieliście przejść, żeby po prostu zakończyć jakąś trudną batalię. Batalię z samym sobą albo z jakimiś czynnikami zewnętrznymi, ludźmi, którzy Was atakowali, w jakiś sposób utrudniali normalnie żyć. Więc wszystko dobrze się ułoży, jesteście tutaj liderem i na kogo, na co macie uważać? Rycerz Buław. Rycerz Buław to jest zodiakalny byk. To są też jakieś pieniądze, na które czekacie. Długo, długo, pomału coś do Was idzie, ale to bardzo, bardzo długo. Co jeszcze z tym rycerzem denarów? Rycerz denarów to jest planowanie jakiejś podróży właśnie. Więc tutaj uważajcie być może, żeby nie wyjeżdżać w tym październiku nigdzie. Ale to są też jakieś rozliczenia. To jest takie powolne dążenie do celu. Być może karty mówią, żebyście tego nie odwlekali, nie spowalniali tego projektu, tego etapu tej Waszej zmiany w życiu. Tylko już idźcie tymi buławami. Szybciej, szybciej. Bo znowu wracacie do tego takiego, no, jak żółw, ospały, tak sobie idzie, to takie tempo. No nie. Oczekujcie pozytywnych rezultatów. One przyjdą. Niebawem już. Dobrze. I co aniołki na to mówią? Słuchaj, oj, dawno nie było tej karty, więc jest wyjątkowa, kochani. Piękna karta. Zresztą ja zawsze Wam mówię, że jestem oczarowana grafiką tych kart. Wycisz umysł, ukochany, i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość. Nie martw się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy Cię. Słuchaj. No piękna karta. Fantastyczna. No, czasami trzeba słuchać, kochani. Tego wewnętrznego głosu, ale też może ludzi. Ja nie mówię, żebyście podążali za każdą wskazówką, ale warto zawsze zastanowić się, a może mają rację, zwrócić na ten temat uwagę, tak? I zastanowić się właśnie, przemyśleć. I co, aniołki, na podsumowanie?
Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. No, koziorożcu, może czas się otworzyć, może czas na zmiany, może czas na to, żeby wykorzystać te dary, które w sobie masz. Zastanów się nad tym. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, być może tylko dla jednej osoby. Zapoznajcie się z treścią filmu ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Tam na pewno są dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam fantastycznego, wspaniałego października, odwagi w działaniu, zaufania do siebie i do rodziny, bo na pewno możecie liczyć na pomoc rodziny, na wsparcie. I cóż, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka Wam życzę. Widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.